Minął rok, a kolejny jest przed nami. Nikt z nas nie wie, co w nim się wydarzy, ani co będzie jutro lub nawet za chwilę. Każdy nowy dzień wnosi coś ze sobą i jedynie Bóg doskonale wie, co rzeczywiście się stanie i jaki będzie każdy kolejny dzień. Jedynie wszechwiedzący Bóg poświadcza nam naszą znikomość przez słowa psalmów: zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Psalm 139:6. A następnie dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Psalm 19, werset 3. Jaka jest więc zawartość tego przesłania? Otóż jest niezwykle uszczęśliwiająca dla nas, niezwykle uszczęśliwiająca dla każdego człowieka, że czas łaski wciąż trwa. Nadal Bóg stara się o każdego człowieka, by zdobyć jego serce, chcąc dać ludziom to, co najcenniejsze i niepoddane pod presję czasu i okoliczności. Mianowicie życie wieczne w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Ta obietnica nigdy nie zawiedzie i jest godna przyjęcia w obliczu tak wielu ludzkich obietnic, które w mniejszym lub większym stopniu wszystkie zawodzą. A obietnica, którą nam dał, to żywot wieczny. Kalendarz Dobry Zasiew jest jedynie pomocą w tym celu, by człowiek mógł żyć z Bogiem każdego dnia. Zachęcam do tego, abyście zaczęli go czytać. Na każdy dzień roku niesie w codziennych rozważaniach niczym malutkie ziarenko życia krótkie przesłanie na podstawie cytatów z Biblii, Pisma Świętego. Jeżeli takiego kalendarza jeszcze nie masz, to zachęcam, abyś się w niego zaopatrzył, czy to w księgarni chrześcijańskiej, czy w innym źródle. U mnie jeszcze jest parę sztuk, mogę się podzielić, jeśli masz takie życzenie. Wtedy wyślij SMS-a, podając swój adres, na który mam wysłać, czy też dane do paczkomatu. Mój numer telefonu, na który należy wysłać SMS-a, aby bezpłatnie otrzymać taki kalendarz, to 739-089-088. Zachęcam do tego, żebyś go sobie zamówił. Być może po raz pierwszy będziesz miał w rękach taki kalendarz, gdy się w niego zaopatrzysz. Ale wiedz, że to nie przypadek, gdy się w niego zaopatrzysz, gdyż Bóg zwraca się również do ciebie, bo dla Boga, dla Niego nikt nie jest obojętny, również ty. Jednakże to od nas zależy teraz, w jaki sposób przyjmiemy kierowane do nas słowa i myśli, które Bóg kieruje do nas. Czy gleba naszych serc gotowa na przyjęcie zasianego słowa i czy gleba naszych serc jest gotowa na przyjęcie zasianego słowa i czy wyda prawdziwy owoc dla wieczności? Pamiętajmy, nigdy nie wiemy, czy będzie nam dane przeczytać jutro kolejną kartkę. Być może jesteś już stałym czytelnikiem takiego kalendarza, gdzie każdego dnia jest rozważany werset i podane rozważanie do danego fragmentu Biblii. Wtedy tym bardziej cieszę się, że w tym roku również będziesz go czytał. Zachęcam serdecznie do codziennej lektury kalendarza i wierzę, że dla ludzi chcących żyć z Chrystusem ten kalendarz będzie dobrą pomocą, by wzrastać w życiu wiary. Gorąco polecam każdego czytelnika takiego kalendarza słowu łaski, które ma moc zbudować i dać pokój na każdy dzień leżącego przed nami roku oraz żywą nadzieję sięgającą wieczności, która nigdy nie zawiedzie. Życzę każdemu, kto czyta taki kalendarz,
Bożego błogosławieństwa. Oczywiście ten kalendarz ma być jedynie pomocą do tego, żeby czytać Biblię, Pismo Święte. To jest ważniejsze oczywiście niż lektura samego kalendarza z Bogiem. Na koniec przypomnę 739-089-088. Nie mogę obiecać, że każdemu wyślę taki kalendarz, ale pierwsze osoby, które wyślą SMS-a z adresem, z życzeniem otrzymania takiego kalendarza, zachęcam. I co roku zazwyczaj parę takich kalendarzy do podzielenia się mam, więc można pisać regularnie. Zawsze coś tam zostaje, czy zwroty, czy inne źródła, więc jeśli w połowie roku oglądasz to nagranie, to się nie przejmuj. Najwyżej stracisz SMS-a. Najwyżej nie wyślę od razu, tylko na koniec roku albo nigdy. Wtedy te 40 czy 50 groszy, które wydasz na SMS-a lub mniej, przepadnie. Trudno, przepraszam, jeśli go zmarnujesz. No to z Bogiem.